Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon pierwszy, Okrutni Zbrodniarze, odcinek specjalny, jak zatrzymałem seryjnego zabójcę. Kilka tygodni temu na mój wykład zatytułowany Kryminalna Historia Poznania przyszedł inspektor Marek Bronicki, oficer, który osobiście zatrzymał Tadeusza Kwaśniaka, seryjnego zabójcę chłopców. Na moją prośbę opowiedział studentom o swoim udziale w tym szalenie emocjonującym śledztwie. W niniejszym podcaście zaprezentuję kilka fragmentów tego spotkania. Z kronikarskiego obowiązku zaznaczam, że opowieści doświadczonego policjanta zarejestrował Marcin z kanału Niediegetyczne, którego przy okazji serdecznie pozdrawiam. Posłuchajcie. To była sprawa seryjnego zabójcy chłopców, takiej mrocznej postaci, nieprzyjemnej. To jest jeden z najmniej tolerowanych społecznie przestępców. To są przestępcy, którzy czynią niewyobrażalną krzywdę dzieciom. Dzieciom, które są bezbronne wobec dorosłego człowieka. I wiecie, wielkie katastrofy nigdy nie opierają się na jednym błędzie. To jest zawsze seria, konglomerat różnych błędów, kiedy dochodzi do katastrofy. Tak samo jest z zatrzymaniem poważnego przestępcy. Też nigdy nie ma jednego elementu. Musi być tych elementów naprawdę wiele, rozbudowanych, żeby można było zrealizować sprawę w takim slangu policyjnym, czyli zatrzymać przestępcę i udowodnić mu winę, bo zatrzymać i nie udowodnić to niestety jest porażka. Tutaj na zatrzymanie tego seryjnego zabójcy złożyła się nasza praca, która jest pracą niewdzięczną, ciężką, nudną. A mianowicie najpierw zaczęliśmy analizować jego modus operandi, sposób działania, który był bardzo szczegółowo przeanalizowany w ponad 100 sprawach, w których świadkowie opisywali, w jaki sposób postępuje przestępca. Nie były to sprawy związane wyłącznie z zabójstwami, ale ze zwykłymi kradzieżami albo zaczepianiem dzieci na ulicy. Okazało się, że ten przestępca zatrzymywał chłopców około godziny 8, tuż przed rozpoczęciem lekcji, kiedy oni spieszyli się z domu, aby zdążyć do szkoły. Zatrzymywał na taką legendę, że ma jakiś tam odcinek z naprawy gwarancyjnej i ten odcinek przypadkowo przykleił na radiu, na telewizorze, rozmawiał z rodzicami, tylko wejdą na chwilę, na 5 minut do domu, on odklei sobie ten znaczek, bo nie może pensji dostać i wyjdą z mieszkania. I dzieci się na to nabierały. I niestety wprowadzały go do mieszkania i w ten sposób 5 chlopców straciło życie, a 2 przeżyło jeszcze, nie można powiedzieć większą, ale straszliwą traumę, ponieważ już właściwie on był przekonany, że zabił tych 2 chłopców, dusząc ręcznikiem. Zatrzymania dokonaliśmy właśnie poprzez analizę modus operandi. Analizę, którą musieliśmy wykonać wyłącznie w swoim umyśle, czyli musieliśmy włożyć jakąś pracę intelektualną. Takie drobne elementy, które się powtarzały w każdym właściwie ze zdarzeń, ułożyliśmy w ciąg jego sposobu działania. Był charakterystyczny. Chodziło zawsze o nowe osiedla w dużych miastach albo większych miastach.
zawsze położone gdzieś w pobliżu szkoły i zawsze to była godzina 7.45 do 8.00, 8.30 czasami, bo kiedy się szło na 9.00 tak zwaną do szkoły, to jeszcze ten ruch dzieci odbywa się tam. I tutaj odwiedziliśmy w Poznaniu wszystkie szkoły po zdarzeniu, jakie się tutaj wydarzyło, czyli po zabójstwie na Ratajach 12-letniego Krzysia. Założyliśmy, że sprawca może wrócić do naszego miasta po raz wtóry, tak jak to się zdarzyło we Wrocławiu. I okazało się, że to nasze założenie było prawdziwe, słuszne. Uprzedziliśmy wszystkie szkoły podstawowe, że jeśli gdziekolwiek w pobliżu szkoły będą zaczepiani uczniowie, to niech oni natychmiast przede wszystkim nie dadzą się wprowadzić do własnego mieszkania, tylko niech przyjdą do szkoły i natychmiast zawiadomią nauczycieli. Pokrótce mówię o tym, jaką instrukcję udzieliliśmy. I to była instrukcja, która doprowadziła do zatrzymania tego przestępcy. Kolejny fragment wykładu dotyczy okoliczności zatrzymania Tadeusza Kwaśniaka. W ramach eksperymentu możecie porównać relację Bronickiego z tą, która została zamieszczona w mężczyźnie w białych butach. Posłuchajcie. Pewnego pięknego dnia, a piękny był, pogoda była niesamowicie słoneczna, rano otrzymaliśmy sygnał, że na Ratajach byli zaczepiani chłopcy przed szkołą. No pech chciał, że to było na osiedlu Rusa, pech dla sprawcy, a ja na tym osiedlu akurat mieszkam. Także teren znałem. Natychmiast taka informacja, jak przyszła, podniosła na nogi całą komendę wojewódzką. Kto żyw wsiadł do samochodu i ponad 30 patroli rozjechało się po całych Ratajach, bo nie wiadomo było, gdzie on się pojawi, czy jeszcze go znajdziemy. Ja jako znając teren i jako, że tam sygnał akurat było z tej szkoły podstawowej na osiedlu Rusa, no wybrałem sobie, jako prowadzący sprawę mogłem to zrobić, wybrałem właśnie ten, a nie inny rejon. No i po przyjeździe do szkoły okazało się, że zaczepił kilkunastu chłopców, trzech takich najbardziej rezolutnych, tych, którzy zapamiętali charakterystyczne elementy ubioru tego sprawcy, postanowiliśmy wykorzystać do penetracji terenu. No i przygotowaliśmy się do usadzenia ich w samochodzie. Oczywiście nie wolno uczniów zabierać ze szkoły samopas we własnym towarzystwie, więc musiała jechać z nami pedagog szkolna. I dzieci przygotowywały się właśnie, bo kończyły zajęcia, przygotowywały się do wyjazdu. Pedagog szkolna poszła też po swoje rzeczy. Mieliśmy kilka minut dosłownie przed wyjazdem w teren, żeby ogłosić, jak wygląda sprawca. Ponieważ dzieci bardzo szczegółowo opisały jego wygląd. Charakterystyczne białe buty, które no, prawdopodobnie to były prosto ze sklepu i po prostu raziły swoją bielą. Ciemne spodnie, brązowa aktówka, taka typu dyplomatka, teraz już takich się nie nosi, a to była taka prostokątna teczka, dość charakterystyczna. I te elementy spowodowały, że mogłem nadać komunikat przez radio w naszym samochodzie marki Polonez. I właśnie nadawałem komunikat, siedząc na miejscu pasażera, że jest to mężczyzna z teczką w białych butach, które z daleka swoją bielą świecą i sprawiają, że staje się on charakterystyczny w tłumie. I obok siedział mój kolega, który
No, był słusznego wzrostu, słusznej wagi, taki potężny mężczyzna. Akurat w tym dniu robił, jak to się mówi, za kierowcę. I nadawałem o tym wyglądzie komunikat, a mój kolega tak sobie siedział i pukał w kierownicę, nagle spojrzał w bok i mówi: patrz, a ten się nie chce wyrażać, też ma białe buty. No i w tym momencie właściwie już nie potrzeba nam było żadnych słów. Nie czekając na te dzieci, na tą nauczycielkę i na trzeciego naszego kolegę, który w szkole zbierał tych naszych pasażerów samochodu. W tym momencie ruszyliśmy, on odpalił samochód, pojechaliśmy taką alejką, która nie nadawała się co prawda do jazdy, ale do ruchu pieszego. Zajechał z tyłu, za tym sprawcą zaczął jechać, wyłączył silnik, żeby nie wystraszyć go. Jak zobaczyłem, jak chodzi ten człowiek, a przesłuchałem ponad 200 świadków przedtem, którzy mówili o charakterystycznym rzucaniu nogą, takim on nie kulał, ale tak rzucał nogą. Później się okazało dlaczego, przestrzelił sobie przypadkowo kolano. To już wiedziałem, że to jest on. Kolega podjechał, a że był duży, to tak za bardzo nie mógł wyskoczyć. Także udało mi się wyskoczyć z samochodu, rzucić się na tego sprawcę. Ja byłem przekonany na 200%, że to on. Okazało się, że to słuszne. No i po powaleniu na ziemię zatrzymaliśmy go do samochodu. I dzieci, akurat wycofaliśmy się, bo tam nie można było dalej jechać. Musieliśmy się cofnąć pod szkołę. No i dzieci, widząc go, o, to jest ten, to już nas utwierdziły. Ten fragment inspektor Bronicki nazwał anegdotką, ale w gruncie rzeczy jest to całkiem poważna opowieść o procesowym wymiarze śledztwa. Polecam go tym wszystkim, którzy chcą lepiej poznać realia policyjnej roboty. Rzecz dzieje się w czasie wizji lokalnej w Szczecinie i dotyczy bardzo istotnej kwestii, jaką jest wiarygodność słów przestępcy. Posłuchajcie. Anegdotka. Zaprzeczenie, które popełni przestępca, okazuje się najlepszym materiałem dowodowym, jaki można sobie wymarzyć. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Po zatrzymaniu, tych wszystkich przesłuchaniach, budując materiał dowodowy, wykonaliśmy serię wizji lokalnych, czyli braliśmy tego sprawcę, Tadeusza K., na miejsce dokonania przestępstwa i on odtwarzał wszystkie fakty, jakie zaistniały na miejscu przestępstwa. One muszą korelować ze śladami, jakie zostały zabezpieczone w sprawie. Jeśli są rozbieżności, no to trzeba to wyjaśnić. Kto mija się z prawdą? Czasem przestępca fałszywie przebieg zdarzenia po to, aby zbudować swoją linię obrony. Umniejsza swoją rolę, wprowadza wątki, niepewności, a każda zauważana niepewność musi przez sędziego zostać wykorzystana na korzyść tego podejrzanego. I tak się zdarzyło, taka sytuacja w Szczecinie. W Szczecinie dokonał zabójstwa w mieszkaniu, które było jedyne na osiedlu domów o takim samym wyglądzie, jedno mieszkanie było inne. Mianowicie to było, o ile pamiętam, 10-piętrowy chyba dom i winda dochodziła do 10 piętra. A mieszkanie zostało wykorzystane na poddaszu. Było poddasze użytkowe, które przemianowano później na mieszkanie. I z dość charakterystycznymi elementami.
Przede wszystkim do tego mieszkania nie dojeżdżała winda. Trzeba było jedno piętro wyżej przejść schodami. I on opowiadał o tym, że się wychodziło z windy, że trzeba było w taki korytarzyk wejść, skręcić, wejść na schody i dopiero było wyżej mieszkania. Czyli ten jego opis był idealny. To jak po sznurku szedł do tego mieszkania. Jedno, jedyne. Czyli tylko sprawca mógł wiedzieć, jak się dostać do tego mieszkania. Myśmy oczywiście przedtem rozpoznanie terenu zrobiliśmy, no bo to jest taka wizja lokalna, nie tylko polega na tym, że podejrzany chodzi i pokazuje, co robił, w którym miejscu, jak się zachowywał, ale my musimy mu również zapewnić bezpieczeństwo, ponieważ dochodzi do tego element samosądu. On społecznie był no, bardzo źle przyswajany, nie tylko w więzieniu, gdzie często no, zdarzyło się, że został bardzo ciężko pobity. Nie akceptują tego i współwięźniowie, nie akceptuje tego społeczeństwo. I wróćmy do tego Szczecina. Jest wizja lokalna, wychodzimy z windy, idzie z nami jak po sznurku, a pamięć miał wyśmienitą. Wchodzi do tego mieszkania, otwierają się drzwi, a on mówi, to nie to. Nie ma innego mieszkania. Nie ma drugiego takiego mieszkania. A on nam mówi, to nie tutaj. To nie tu. I teraz konsternacja, no bo mamy przygotowaną tą wizję. Teoretycznie powinien wejść i pokazać, gdzie, co uczynił. A on wszedł do przedpokoju i mówi, to nie to mieszkanie. No koniec. Prokurator podjął decyzję. Ale zobaczmy to mieszkanie. Dobrze, zgodził się. Przeszliśmy do drugiego pokoju, do pokoju, w którym dokonano zabójstwa, a pokój był, jak już wspomniałem, wykorzystany strych, poddasze, przerobiony na mieszkanie. Był dwupoziomowy i na środku pokoju była taka schoda. Właśnie przy tej schodzie dokonał zabójstwa, dociskając kolanem chłopca do tej schody i dusząc go. Jak wszedł do tego mieszkania, do tego pokoju, mówi, o tutaj go zabiłem. I on wszystko doskonale opisał to, jak dokonał tego mordu. Pokazał elementy tego pokoju, które się zgadzały. Ale po chwili mówi, ale to nie jest to. Nie jest to. Wyszliśmy po wizji już z tego mieszkania. Zakończyliśmy wizję, on został osadzony w areszcie. Wracamy do właścicieli mieszkania, do rodziców. Oni nie uczestniczyli w tej wizji. Zostali na ten czas wyprowadzeni z mieszkania. Tam z rodziny był taki świadek, który no, musiał być na miejscu. Wracamy do tej rodzinki i się wypytujemy, co to się tutaj stało. To była bardzo biedna rodzina, taka, która no, koniec końcem ledwo wiązała i dostali odszkodowanie po śmierci swojego syna z ubezpieczenia i te pieniądze przeznaczyli na wymarzony remont mieszkania i chcieli zmienić w ogóle coś w otoczeniu, bo nie mogli mieszkać na spokojnie w tym mieszkaniu. No i co zrobili? Przenieśli drzwi, które były w innym miejscu, w inne miejsce. Po prostu zmienili tą topografię mieszkania. Jedną ścianę zamurowali, drzwi przenieśli, inny układ mieszkania uczynili. I to na przesłuchaniu ujęliśmy. I co się okazuje? Że opisali stary wygląd mieszkania, który idealnie zgadzał się z wyglądem, jaki sprawca podał. Okazało się, że z tej konsternacji wynikła bardzo dobra sprawa, ponieważ sprawca wzmocnił materiał dowodowy.
dokładnie wzmocnił, a nie osłabił. Ponieważ zeznania tych rodziców i tego sprawcy korelowały ze sobą. Tylko sprawca mógł wiedzieć, gdzie znajdują się drzwi, jaka jest topografia mieszkania w momencie, kiedy popełniał zabójstwo. I nie mógł wiedzieć nic o zmianach. Dlatego go zaskoczył wygląd mieszkania, bo doszedł do tego mieszkania, tylko mieszkanie było nie takie. To jest dość charakterystyczna rzecz. Czasem myślimy, że odnieśliśmy porażkę, a tu się okazuje wprost przeciwnie, że to jest dla nas bardzo mocny materiał. Niestety żaden sędzia nie mógł tego ocenić, bo nie dożył do procesu sądowego. Sprawa zabójcy w białych butach wielokrotnie zaskakiwała poznańskich policjantów. Kolejny fragment dotyczy zjawiska, które niestety występuje także dzisiaj. Oto Kwaśniak w trakcie przesłuchań przyznał się do zabójstwa chłopca w Radomiu. Tymczasem tamtejsze organy ścigania zatrzymały nieco wcześniej sprawcę, a raczej sprawców tego mordu. Posłuchajcie. Te wizje lokalne odgrywały bardzo ważną rolę. Była taka też wizja dość dla nas charakterystyczna w Radomiu. Tam prowadzono sprawę po zabójstwie chłopca, prowadzono sprawę przeciwko grupie takich nielatów, którzy no dość ostro dokuczali na tym osiedlu, na którym zginął chłopiec. I oni zostali skazani za zabójstwo tego chłopca. Sprawa już się odbyła, zamknięta została. Oczywiście w postępowaniu w sprawach nieletnich. Trochę inne to postępowanie jest prowadzone, w trochę inny sposób. Tam już sobie prokuratorzy odebrali nagrody, cieszyli się, że mają wykrytą sprawę, aż tu nagle nam na przesłuchaniu on przyznaje mi się do zabójstwa w Radomiu, które nie było brane początkowo pod uwagę, że on jest sprawcą, no bo sprawcy już są ustaleni, już zostali skazani. I podjęliśmy jednak ryzyko, pojechaliśmy do tego Radomia. On odtworzył ścieżkę, jaką doszedł do mieszkania, wskazał dokładnie, gdzie popełnił zabójstwo i podał takie szczególiki, na przykład kładka nad drogą, pod spodem dość duża przepaść. Tylko on mógł o tym wiedzieć, bo no nie był mieszkańcem Radomia, a miejsce dość charakterystyczne. Myśmy w ogóle nie wiedzieli, że taka kładka istnieje. Opisał dokładnie, jak doszedł, jak wszedł do mieszkania, gdzie spotkał chłopca. No i co się okazało, że te elementy sprawiły, że otrzymał zarzut zabójstwa tego chłopca w Radomiu, a sprawa tych nieletnich musiała zostać odkręcona. No i oczywiście doszło do tego, że znowu zbieg okoliczności. Ci chłopcy byli na klatce schodowej, tylko parę pięter wyżej, w momencie, kiedy dokonano zabójstwa. I świadkowie wskazali, że no oni tam byli. No to niby się wszystko zgadzało. Ale okazuje się, że trzeba jednak do końca z żelazną precyzją wyjaśnić każdy niuans w sprawie. Wizje lokalne bywają niekiedy bardzo dramatyczne. Pisze o tym czasami w swoich powieściach. Doświadczył tego nasz narrator, inspektor Bronicki. W czasie wizji lokalnej w Kutnie został obrzucony kamieniami przez mieszkańców osiedla, na którym Kwaśniak zabił jedną ze swoich ofiar. Na szczęście nie doszło do linczu, choć takie zagrożenie nagle się pojawiło. Wizja w Kutnie. Wchodzimy do mieszkania, jesteśmy tam parę godzin.
Między innymi sprawca otwiera lodówkę i mówi, że z lodówki wyjął ogórek, nagryzł i odłożył go. No kurczę, nawet ja o tym nie wiedziałem. Po prostu gdzieś mi to zniknęło. Okazało się, że faktycznie w lodówce został znaleziony nadgryziony ogórek. Matka chłopca, który zginął, sądziła, że to ten chłopiec nadgryzł. Tak zostawił. Się okazało, nie, sprawca. Gdybyśmy wcześniej wiedzieli, można by ślady zębów zabezpieczyć. To też jest bardzo charakterystyczny, ważny element dowodowy. Ale ta wizja dość długo tam trwała, tam ojej, nie wiem, czy 6 czy 8 godzin. Bardzo długo byliśmy w tym mieszkaniu. On ze szczegółami opowiadał, bo były charakterystyczne też elementy w tym mieszkaniu. No i po tej wizji wyszliśmy na zewnątrz do radiowozu. Ja byłem przykuty do niego kajdankami, a byłem w cywilnym ubraniu. On też w normalnym ubraniu, dlatego później polubiłem mundur. I tak się stało, że wychodząc z nim przed blok, w którym dokonał zabójstwa, ja byłem od strony zewnętrznej, on od wewnętrznej przy ścianie. No i tam mieliśmy przykład chęci linczu ze strony mieszkańców, ponieważ rodzina tego zabitego chłopca była otaczana wielką estymą. W ogóle na tę rodzinę w tym roku, w którym dokonano zabójstwa, spadło kilka nieszczęść, szczególnie na tą matkę. Umarł jej ojciec, matka, mąż i w końcu syn. A ona była osobą niezmiernie lubianą i znaną w Kutnie, bo była główną księgową w tych zakładach farmaceutycznych. To największy zakład w Kutnie. Na nią spadały te gromy, się całkowicie załamała, a ludzie jej współczuli. No i kiedy się ukazaliśmy na zewnątrz, to nie wiedzieli, kto jest sprawcą, a kto jest policjantem prowadzącym, tak? No i poleciały kamienie. Gdzieś mam jeszcze schowany głęboko zegarek, bo jak się zasłaniałem, to dostałem zegarek, który no, kompletnie został rozbity. Parę kamieni w głowę, ale przeżyłem, jestem. Wspomina się takie rzeczy. I później już organizując te wizje lokalne, byliśmy uczuleni właśnie na takie sytuacje, bo naprawdę są niebezpieczne. Ci ludzie wrzeli, mimo tego, że policjanci stali obok, to jednak zanim oni zadziałali, to już grad kamieni poleciał. W czasie wykładu oczywiście pojawiły się pytania studentów. Jedno z nich dotyczyło zachowania się Kwaśniaka tuż po zatrzymaniu. Przytoczę teraz odpowiedź Marka Bronińskiego na to pytanie. Nie. Właśnie to mnie też zaskoczyło. Nie był agresywny. Wstawił nam bajeczkę, że był u swoich znajomych w Antoninku i on przyszedł pieszo. No właśnie wszedł na to osiedlo. Nie rozumie, co się stało, bo właśnie on sobie spokojnie przyszedł z Antoninka. A ja mówię, a którędy szedłeś? No nie umiał powiedzieć. Także no dla mnie oczywiście to była od początku bajka, ale okazało się, że tych znajomych miał. Kilka lat wcześniej on w ogóle był z Poznaniem przez pewien czas, krótki czas był związany. I miał takich znajomych. Ale oczywiście to nie było prawdą. Jest kilka takich szmaczków tam, na przykład, gdzie on mieszkał. No, to był przestępca wędrowny, dlatego tak trudno go było złapać. Zabił w Szczecinie, zabił w Radomiu. Usiłował we Wrocławiu, w Bytomiu. Zabił w Kutnie, zabił w Poznaniu, zabił w Oławie. Rozrzut był duży. Myśmy, dochodząc do tego sprawcy, naprawdę wielki wysiłek taki analityczny, intelektualny musieli włożyć w tę sprawę, żeby dojść do tego, jaki jest klucz przemieszczania się tego człowieka, bo
Co łączy Szczecin z Bytomiem? Co łączy Oławę z Kutnem? Doszliśmy dość wcześnie do wniosku, że przemieszcza się koleją. To się okazało trafne. On jeździł koleją. Z pociągu widział nowe osiedle, bądź wiedział w danym mieście, gdzie jest takie osiedle i po wyjściu z pociągu jechał na to osiedle. Albo po wyjściu z pociągu, jak na przykład w Szczecinie, spytał się, gdzie jest tu najbliższe nowe osiedle. Pokazali mu, że tym tramwajem trzeba dojechać, dojechał. I dojechał. Moje drogie, moi drodzy, opowieść Marka Brońskiego dobiegła końca. Czas na oklaski. Ale zanim się rozstaniemy, dwa ważne ogłoszenia. Po pierwsze, już niebawem wystartuje nowy sezon zabójczych opowieści zatytułowany Szalone lata 90. I po drugie, 27 maja tego roku odbędzie się premiera nowego wydania Martwych Ciał, reportażu o Edmundzie Kolanowskim, który napisałem we współpracy z mecenasem Waldemarem Ciszakiem. Przypominam, że to nowe wydanie będzie rzeczywiście nowym wydaniem. Będzie uzupełnione o nowe materiały. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia niebawem.